rolnicy z powiatu Skierniewickiego, Łowickiego, Rawskiego, Sochaczewskiego, nawet z podwarszawskich Błoni. Są z nami również obecni dzisiaj i dołączyli się do protestów w całej Polsce myśliwi. No nie możemy na to pozwolić, żeby Ukraina groziła nam w naszym kraju, gdzie otrzymała od nas bardzo dużą pomoc, a teraz odwdzięcza się nam takimi rzeczami. To, co proponuje pan Dorożała, to jest koniec myśliwstwa. Koniec wieków wspaniałej tradycji i zamknięcie całej gospodarki łowieckiej. Nie możemy do tego dopuścić, takiego scenariusza w ogóle nie przyjmujemy, tak więc działamy, robimy swoje, no i do dzieła. Do naszego nowego ministra rolnictwa. Poprzedni się nie spisali, jest nowy. Tak samo od niego musimy mieć żądania, żeby stanowczo tutaj nasze postulaty realizował, a my na dzień dzisiejszy nie możemy w ogóle zejść z barykady, bo jeżeli my dziś zakończymy te protesty, no to możemy się tutaj z naszą produkcją jakby pożegnać. Mięso, drób, jaja. No różnego rodzaju już produkty spożywcze z Ukrainy przyjeżdżają. Zaburza to nasz handel na rynku naszym. Nie pozwala nam uzyskiwać za nasze produkty odpowiednich cen. Ceny pszenicy mamy teraz na poziomie takim, który nie gwarantuje nam odzyskania nowych kosztów.